Cześć! W tej krótkiej lekcji pomogę Ci nauczyć się pytać o to, która godzina i odpowiadać na to pytanie, także powiedzieć, że coś jest o którejś godzinie. Bierzmy się do tej krótkiej lekcji angielskiego, po której będziesz sprawniej załatwiać swoje sprawy po angielsku. Jak skutecznie się uczyć? Powtarzaj to, co ja mówię, to, co chcesz zapamiętać. Jeśli chcesz to przytrzymać w pamięci, powtarzaj to na głos. To bardzo pomoże Ci uczyć się skutecznie. Let's start! What time is it? Czyli która godzina? What time is it? Hej, powtarzasz? Mam nadzieję. Albo what's the time? What's the time? Tam jest ukryte what is the time, ale najczęściej będziesz słyszeć i mówić what's the time? Popatrz jeszcze raz na to pierwsze pytanie. Jak to szło? What time is it? Usunęłam to it, żeby zamiast niego można było wstawić to, o co chcesz zapytać. Na przykład o to, kiedy jest następny autobus. Czyli what time is the next bus? Albo what time is the meeting? O której godzinie jest spotkanie? To słówko, które jest Ci potrzebne, żeby powiedzieć o, to krótkie słówko at. At. What time is the next bus? The next bus is at. Albo it is at. What time is the meeting? The meeting is at. What time is the English class at Enzio? O której godzinie angielski w Enzio, w szkole językowej, którą Ci bardzo polecam, jest at którejś godziny. No to teraz już naprawdę potrzeba się nauczyć, jak mówić, która godzina. Najprościej spójrz, jeśli godzina jest równa, czyli o'clock. It's two. Możesz potocznie powiedzieć po prostu, jest druga. Też będzie ok, it's two. Ale it's two o'clock to bardzo często słyszana wersja. A zatem it's two o'clock, it's three o'clock, it's czas na herbatę, czyli it's five o'clock. No i może jeszcze it's 11 o'clock. Łatwe, ale nie zawsze jest równa godzina. Bardzo często jest po, a zatem potrzebujemy słówka past. Past, czyli to te przyciemnione pół zegara, czyli na przykład five, past two, pięć po drugiej, albo więcej, pięć po dziesiątej. It's five past ten, it's ten past ten. It's 15 albo quarter past 10. Możesz też bardziej po brytyjsku. Quarter past 10. Czy kwadrans, czy 15, obie wersje są ok. It's 20 past 10. It's 25 past 10. I uwaga, również it's half past 10. Czyli w pół do po angielsku to pół po. Ok? Nie mówimy tak jak w Polsce, że brakuje do. Po angielsku mamy pół po, czyli it's half past ten. Ok? I jeszcze spójrz, w half nie wymawiasz jednej litery, nie wymawiasz L. To nie ma litera w tym wyrazie, jej tam nie ma. It's half past ten. Albo jest 7:30, czyli jest pół po siódmej. It's half past seven, tak? Jeszcze raz spróbujmy. It's half past one. Tak prezentuje się nasze pół zegara, te pół po. Five past, ten past, quarter past, 20 past, 25 past i half past danej godziny. A to, co brakuje, to będzie it's two. Czyli nasze za to po angielsku to.
ile minut do następnej godziny. To ważne, żeby trzymać się tego szablonu. Jest tyle minut do godziny takiej a takiej. Poćwiczmy. It's 25 to 4. It's 20 to 4. It's 4:15. It's 10 to 4. It's 5 to 4. No i później już by było przecież 4 o'clock. To jest nasze wyszarzone, wykolorowane pół zegara, kiedy mówimy, że jest do. Tak? It's 25 to. Czyli patrzymy na to, czego nam brakuje do następnej godziny. Jeszcze raz. Mamy o'clock, równą godzinę, mamy past, czyli po, wliczając w to pół po, i mamy do. Zobacz na mój schemat, którym bardzo, bardzo od wielu lat ułatwiałam życie naszym kursantom, licznym kursantom szkoły językowej ENCIO. Pokazywałam taki schemat. Dzisiaj pokazuję go tobie. It's ile minut po lub do jakiej godziny. I to jest schemat, który zagwarantuje ci poprawność podawania godziny po angielsku. Bo, no na przykład mamy 15 po siódmej. Ile minut decydujesz? Dobra, i mamy tak. It's 15 po czy do, jak to tam według ciebie? Godziny siódmej. A zatem it's 15, czy tam quarter jak chcesz, past 7. Tak, it's 15 past 7. To spróbujmy jeszcze drugi przykład. A, teraz trudniej, bo brakuje nam tych 5 do godziny 12, tak? Czyli okej, okay, brakuje nam ile minut do 12? It's 5 to 12. Trzymaj się tego szablonu. It's minut. Decyduj, czy past, czy tu, której godziny, a będziesz poprawnie podawać godzinę po angielsku. No dobra. Mamy to w teorii, spróbujmy w praktyce. It's quiz time. Pobaw się ze mną, spróbuj mówić, spróbuj odpowiadać mi na pytanie What's the time? It's 5 o'clock. What's the time? It's 3:10. What's the time? It's 7:30. Tak? Nie mówimy w pół do ósmej, mówimy, że jest pół po siódmej. Niezależnie czy siódmej rano, czy siódmej wieczór, operujemy tymi 12 godzinami, czyli mamy jest pół po siódmej. Jeszcze. What time is it? Ile brakuje? Do której godziny? It's 3:15. Do trzeciej. Brakuje nam kwadransa. It's 3:15. Jeszcze raz. What time is it? It's 6:25. What's the time? To jest moja ulubiona godzina, uwielbiam ją. What's the time? Ile brakuje do której? Myśl. Brakuje 2 do 2. Tak? Czyli it's 2:22. It's 2:22. Okej. Jeszcze wróćmy do tego. O której coś jest. What time is the next bus? The next bus is at 2:30. What time is the meeting? The meeting is at 8 o'clock. At 8 o'clock. Albo krótko powiesz, the meeting is at 8. Też jest ok. What time is the English class? My English class is at... Która to tam godzina? Za 10. Nie, to jest 15 po 10. Ok. So my English class is at... udało ci się wymyślić szybciej niż mi? My English class is at 10:15. Jeszcze jedna wiadomość dla ciebie. Wiem, uczyłam cię dzisiaj, że jest za, i że jest po, ale wiem, że cały czas na pewno chciałeś mnie zapytać, chciałaś przez ten odcinek, czy nie można po prostu powiedzieć
że jest 5:10. No można, no pewnie, że można. Tak się podaje na przykład na jakichś dworcach, nie wiem, w wiadomościach, jakichś takich oficjalnych zapowiedziach. No to powie się, że jest 5:10 albo 7:14 i jest tam pociąg skądś dokądś. Oczywiście, że możesz to powiedzieć, ale to jest tak łatwe, że tutaj no, nie ma się co uczyć. Jak umiesz liczby, to po prostu no, zobacz na ekran 2:30 i powiesz, że 2:30 albo będzie 10:15. No tutaj nie ma żadnych cudów, więc tego ćwiczyć nie trzeba i zawsze tak dasz radę powiedzieć. Ale warto rozumieć to, jak ktoś mówi, że jest it's 25 to 4, to która to jest ta godzina. Jeśli brakuje ci właśnie takiego płynnego, swobodnego rozmawiania po angielsku, jeśli chcesz ćwiczyć i takie proste umiejętności jak zegar, takie początkowe i takie bardziej zaawansowane rozmowy o modzie, pogodzie i polityce, to zapraszam Cię do mojej szkoły językowej Encio, stacjonarnie w Bochni lub online z Twojej kanapy czy z Twojego biurka. Do zobaczenia w następnym odcinku albo w szkole językowej Encio na naszych zajęciach. Bye!